chociażby tego, że jest jednak różnica między jointem, tak, a heroiną. Czyli tak? Marihuaną, a heroiną. Tak, prawda? Więc w związku z tym oczywiście tutaj polska elita polityczna, ja będę tu apelował do wszystkich przedstawicieli wszystkich partii politycznych, powinna raczej dyskutować w zaciszu gabinetów parlamentarnych z ekspertami w zwalczaniu narkomanii, niż na sali plenarnej przy włączonych kamerach, bo to nie służy nikomu. Czyli... Rozmawiałam z człowiekiem, który niestety nie żyje już, Markiem Kotańskim, który uważał, że najgorsze, co może być, to podtrzymywać narkomana w bieraniu narkotyków. Jego metodą było zabieranie, natychmiast zabieranie. I dlatego ośrodki monarowskie miały takie świetne osiągnięcia. To nie była metoda, żeby właśnie bezpiecznych, kolorowych strzykawek tylko odciąć. Mówi, jak im szybciej się ktoś znajdzie na dnie, to tym szybciej wyjdzie z narkotyków. I ja mam znajomych, którzy w ten sposób wyszli z narkotyków, więc proszę nie mówić tutaj, żeby o jakimś bezpiecznym braniu, bo to jest bezpieczna droga do śmierci. Dobra,